Ta sytuacja przed jednym z bloków przy ulicy Holenderskiej w Lesznie wyglądała bardzo groźnie. Dwa samochody strażackie, policja, karetka pogotowia. Jak poinformował nas starszy kapitan Jakub Stryjak z Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, sąsiadów zaniepokoił dym wydostający się z mieszkania na parterze. Wiele wskazywało na pożar, takie zgłoszenie odebrali strażacy. Jednak jak się okazało, przyczyną zdarzenia był pozostawiony na kuchence przypalający się garnek. Lekarze z pogotowia udzielili pierwszej pomocy kobiecie, która była w mieszkaniu.